Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Krzysztof Tubek, jestem product ekspertem w salonie Mercedes-Benz Grupy Wróbel. Przed Państwem najnowsza odsłona już czwartej generacji Mercedesa klasy A. Całkowicie przeprojektowane auto, wydłużone o 12 cm. Naszpikowane najnowszymi technologiami, najnowsze reflektory, już w technologii multi-beam LED. Nowe przeszycia na zderzaku, to już z pakietu AMG. Zapraszam Państwa teraz do środka nowej klasy A. Jak widzicie, właściwie wszystko zostało zmienione. Całkowicie nowy design, po raz pierwszy teraz w A-klasie. Dostajemy dotykowy ekran, nowy touchpad do obsługi całymi multimediami. Zupełnie inaczej poprowadzona linia deski rozdzielczej, konsoli centralnej, również drzwi. Mamy tutaj przed sobą dwa 10-calowe ekrany. Wszystko, co jest wyświetlane na tych ekranach, możemy całkowicie konfigurować. Zupełną nowością jest system Mercedes-Benz User Experience. Jest to system oparty na sztuczną inteligencję, z którym możemy normalnie rozmawiać, komunikować się, ustawiać to, co chcemy w aucie. Czy to będzie oświetlenie ambiente, czy nawigacja, czy chcemy się dowiedzieć, jaka jest pogoda. W celu wywołania systemu wystarczy powiedzieć: hej Mercedes. Tak, proszę. Czy powinienem zabrać dzisiaj ze sobą parasol? Jest bardzo prawdopodobne, że będzie padać we Wrocławiu dzisiaj. Temperatura wyniesie między 11 a 26 stopni. Także jak widzicie Państwo, system rozumie mowę. Nie tylko tak prostą jak nawiguj do Galerii Dominikańskiej. Nowością są również nowe wloty od klimatyzacji, rodem z CLS-a, przypominające turbinę. Nowością jest też podświetlenie ambiente, nie tylko wokół deski rozdzielczej czy w podświetleniach na nogi, ale też właśnie we wlotach klimatyzacji, w zależności od ustawionej temperatury, jeżeli damy cieplej, one zrobią się czerwone. Tak samo przy zmniejszeniu temperatury one mienią się na niebiesko. Oprócz tego oświetlenie ambiente teraz w A-klasie ma 64 kolory, w tym 10 motywów graficznych, pomiędzy którymi możemy przechodzić. I tutaj na bieżąco będą zmieniać się te kolory. Także istnieje bardzo dużo możliwości dopasowania wystroju wnętrza samochodu pod własny humor właściwie. W tej chwili zamiast joysticka i touchpada mamy nowy gładzik płaski, który reaguje tutaj haptycznie, to znaczy przy każdym ruchu palcem dostajemy feedback ze strony auta. Z racji tego, że nowa A-klasa urosła aż o 12 cm, na przestrzeni zyskali nie tylko pasażerowie tylnej kanapy, ale również bagażnik. W stosunku do poprzednika w nowej A-klasie mamy aż o 30 litrów więcej przestrzeni bagażowej. Co więcej, dużo łatwiej jest też załadować bagaże do bagażnika, ponieważ otwór załadunkowy został poszerzony o kolejne 20 cm. Design auta w znacznej mierze został podyktowany aerodynamiką i celem obniżenia oporów powietrza. W tej chwili w A-klasie wynosi jedynie 25 setnych. Jak na hatchbacka jest to bardzo mało. To wszystko pozwoliło maksymalnie obniżyć spalanie w nowych jednostkach. Natomiast jeżeli chodzi o jednostki, zaczynamy od trzech silników. Będzie to jeden diesel o pojemności 1,5 litra oraz dwie benzyny 1,33 oraz dwulitrowy silnik. Przed Państwem stoi A200. Tutaj mamy silnik 1,33 o mocy 163 koni. W tym mocniejszym modelu tych koni mamy już 224. Później na jesień będą wchodzić też kolejne modele 220, 250 benzynowe wraz z nowym systemem napędu na 4 koła 4MATIC. Od tej pory za wciśnięciem przycisku Dynamic Select, przejściem na inny tryb jazdy, będzie się też zmieniać dystrybucja momentu obrotowego pomiędzy osiami. W roku 2019 zaplanowano również debiuty
nowych AMG, to znaczy A35, A45. Moc będzie się tutaj wahać pomiędzy 300 a 470 koni.